Jak ostatnio widzieliście, przed spaniem stosowałam zaśnik. Fajne jest to, że nie trzeba go wcale ładować, dostajecie po prostu w takim opakowaniu. No ja mam w życiu naprawdę dużo stresu, wciąż na mnie bardzo duża presja. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie musicie się w ogóle przejmować. Tu się nie pali. Ogólnie nie przejmujcie się, ja nie palę, to nie jest wyrób tytoniowy. Słuchajcie, ja zaśnik testuję już przez kilka wieczorów i naprawdę mogę wam go szczerze polecić. Pośród wszystkich możliwych opcji influencerzy postanowili zatroszczyć się o zdrowy sen swoich fanów. Już od dłuższego czasu możemy zobaczyć reklamy zaśnika, czyli dyfuzora melatoniny, które polecają m.in. Natsu, Patrycja Mołczanow, Julia Zuga i Marty Renty, Fagata i wielu twórców z TikToka. Problem polega na tym, że są to dyfuzory produkowane w Chinach, na stronie widnieje podejrzany certyfikat FDA, a na dodatek lekarze przestrzegają przed przyjmowaniem melatoniny w formie wziewu. Zaraz wam wszystko wyjaśnię, ale zacznę od samego początku, czyli czym w ogóle jest zaśnik. Vape? Nie! Dyfuzor melatoniny od zaśnika, dzięki któremu lepiej się wysypiam, a potem mogę głośniej drzeć ryja! Melatonina to związek chemiczny, który jest wytwarzany w naszym mózgu. Ma on istotny wpływ na nasz zegar biologiczny i jakość snu, a jako że żyjemy w takich, a nie innych czasach, to z wielu powodów ze snem bywa różnie. Zasadniczo chodzi o to, że tradycyjna melatonina dostępna w tabletkach wchłania się nawet godzinę, a tutaj cyk, podgrzewacie olejek zawierający melatoninę, rumianek i lawendę, wdychacie i działa praktycznie od razu. Producent wielokrotnie podkreśla, że produkt nie zawiera nikotyny, nie uzależnia, jest bezpieczny w stosowaniu i posiada certyfikaty, w tym między innymi FDA. Dostałem od was wiele wiadomości, aby zbadać ten temat i faktycznie warto było przyjrzeć się tej firmie, bo już na głównej stronie widnieje certyfikat FDA, który wzbudza poważne wątpliwości. Czasami mam takie wieczory, że faktycznie ciężko jest mi zasnąć, a na przykład na kolejnego dnia muszę się wyspać, więc na pewno się przyda. No i tak jak mówię, za kilka dni powiem wam, czy mi się sprawdza. Na stronie zaśnika znajdziemy informację, że posiada on certyfikat FDA, czyli Amerykańskiej Agencji do Spraw Żywności i Leków. To co od razu mnie zdziwiło, to fakt, że zamazane zostały dane firmy, która uzyskała ten dokument, a także końcowe cyfry numeru rejestracji. Dlaczego ktoś miałby ukrywać takie dane? Przecież certyfikaty są po to, żeby się nimi chwalić. No i teraz usiądźcie wygodnie, bo mimo ukrycia danych, ten papierek pozwoli ustalić, od której chińskiej firmy zaśnik sprowadza swoje produkty. Cześć kochani, przyjdę mi dzisiaj zaśnik i ja właśnie idę spać, więc jeszcze przed zaśnięciem chcę go sobie trochę potestować, żeby dać wam później moją opinię na temat tego produktu. Ja ostatnio mam jakby trochę problemy ze spaniem, odkąd dołączyłam do teamu. To jest dużo stresu, więc uwaga. Gdy przyjrzycie się zamazanej nazwie firmy, to można z tego wyczytać kilka słów jak Times i Labs. Tutaj z pomocą przyszedł mi jeden z widzów, który namierzył, o jaką dokładnie firmę chodzi, i jest to Steam Time Labs, która zajmuje się produkcją urządzeń do wejpowania i która to mieści się w Shenzhen w Chinach. Skąd pewność, że to właśnie ta firma? No chociażby dlatego, że na ich stronie znajdziemy dokładnie ten sam dokument, ale bez zamazanych danych. Zgadza się numer rejestracji w FDA, numer certyfikatu w stopce oraz sama data wystawienia. Tylko widzicie, problem polega na tym, że FDA nie wystawia tego typu certyfikatów, po czym informuje na swojej własnej stronie internetowej. Ponadto FDA nie wystawia certyfikatu dla firm, które zostały zarejestrowane i umieszczone na liście. No więc skoro nie wystawiło tego FDA, no to kto? Jak się wczytacie w ten napisany drobnym druczkiem tekst, to dowiecie się, że ten dokument wystawiło ZCQC, czyli chińska firma, która załatwia tego typu ciekawe papierki. Jak ostatnio widzieliście, przed spaniem stosowałam zaśnik i robiłam to testowo, nie pokazywałam wam celowo wtedy, jak się nazywa produkt, ani nic o nim, żeby po prostu sprawdzić, czy działa. Tylko najgorsze w tym wszystkim jest to, że sam ten dokument może wprowadzić klienta w błąd, bo mówi on jedynie o tym, że firma została dodana do bazy FDA, ale w żadnym wypadku nie oznacza to, że produkty zostały przetestowane przez tę agencję. Mimo wszystko na stronie zaśnika możemy przeczytać. Jest certyfikowany przez FDA, CA, MSDS, TUV. Możesz być pewien, że po zastosowaniu w 100% bezpiecznego zaśnika prześpisz spokojnie całą noc, a rano obudzisz się pełen energii, bez uczucia ciężkości i niewyspania. A jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, nie musicie się w ogóle przejmować, dlatego że ten dyfuzor ma same składniki naturalne, nie uzależnia, nie ma żadnych substancji toksycznych czy narkotycznych. Teraz z moim kodem NATSU10 możecie kupić go 10% taniej. Absurdem jest, że na tym wyglądającym na oficjalnym dokumencie jest podany adres e-mail do FDA, który służy jedynie do zgłaszania błędów na stronie. Tak samo widnieje na nim podpis jakiejś osoby, co ma sugerować podpis kogoś z FDA, ale w najlepszym wypadku jest to podpis kogoś z tej chińskiej firmy. Tak czy siak, jako że znalazłem pełen numer rejestracji, postanowiłem sprawdzić, czy ta firma faktycznie widnieje w bazie. Szukałem na wszystkie możliwe sposoby i niestety nie znalazłem, więc napisałem maila do FDA z zapytaniem i czekam na odpowiedź. Jak tylko przyjdzie, to dam znać na Insta albo na Twitterze, więc warto obserwować. Fajne jest to, że nie trzeba go wcale ładować, dostajecie po prostu w takim opakowaniu. Ja tutaj mam wszystko porozpakowywane, dlatego że korzystałam z niego. Jakoś miesiąc temu mój informator zwrócił uwagę zaśnik, bo na ich stronie był certyfikat z terminem do 2020 roku. Upomniał się więc o aktualny na rok 2021, firma przeprosiła za niedopatrzenie i wrzuciła niby zaktualizowaną wersję, czyli tę, którą teraz omawiałem.
okazało się, że usunęli zamazany fragment na samym dole i ukazał się tam napis, że certyfikat jest ważny do końca 2021 roku. Niestety zapomnieli zmienić napisu wyżej, gdzie jak byk jest napisane, że certyfikat jest ważny do końca 2020. Już pomijam fakt, że FDA w przypadku urządzeń medycznych wystawia pozwolenie tylko na rok, a następnie trzeba je przedłużać, więc pozwolenie z 2019 roku nie może być ważne do 2021. No ale może ZCQC ma inne warunki i wystawia na ile chce. Tak swoją drogą to ciekawe, czy też pozostałe certyfikaty były wystawione w ten sam sposób. No ja mam w życiu naprawdę dużo stresu, wciąż na mnie bardzo duża presja związana i właśnie z hejtem i w ogóle i przez to źle sypiałam. Dobra, to tyle o samych certyfikatach i przyjrzyjmy się firmie, z której Zaśnik sprowadza swój towar. Na stronie Steam Time Labs znajdziemy wiele modeli urządzeń do wejpowania, w tym dyfuzory melatoniny. Firma, podobnie jak Zaśnik, podkreśla, że głównymi składnikami są melatonina, rumianek i lawenda, które mają pomóc w zasypianiu. Oczywiście jest opcja dodania własnej grafiki na produkt, jak i opakowanie, więc jak to się mówi, full service. Ciekawości wysłałem do nich maila z prośbą o wycenę, także jak tylko będę miał odpowiedź, to również leci na mojego Twittera i Instagrama. Tym, co również potwierdza, że Zaśnik nie zajmuje się produkcją, jest spis spółki AOE odpowiedzialnej za tę stronę, która widnieje w KRS. W zakładce przedmiot działalności jest jedynie mowa o sprzedaży i działalności reklamowej, natomiast nie ma mowy o produkcji. Hejka, słuchajcie, ja Zaśnik testuję już przez kilka wieczorów i naprawdę mogę wam go szczerze polecić. Okej, czyli póki co wiemy, że Zaśnik to dyfuzory produkowane w Chinach, które firma reklamuje jako bezpieczne, bo podobno zostały dodane do bazy FDA, co wcale nie oznacza, że zostały przebadane. Na chwilę przerwę to sypanie dowodami i spójrzmy na tę sprawę tak czysto po ludzku, bo Natsu, Patrycja, Julia i Fagata docierają do młodej widowni. Wiadomo, to nie są tylko dzieciaki, ale zakładam, że jest to istotna grupa odbiorców kontentu Team X. Czy naprawdę dobrym pomysłem jest, aby wśród takich odbiorców promować coś, co może wyrobić nawyk ciągania i puszczania dymka? Ogólnie nie przejmujcie się, ja nie palę, to nie jest wyrób tytoniowy. Najśmieszniejsze jest to, że nawet Zaśnik wspomina na swojej stronie, że Zaśnik nie zawiera jakichkolwiek substancji, które są ograniczone wiekowo, jednak mimo że jest wolny od wszelakich substancji regulowanych wiekowo, nadal nie zalecamy nikomu poniżej 18 roku życia używania dyfuzora, ponieważ nie chcemy zachęcać do nawyków typu ręka-usta, które mogą prowadzić do niezdrowych nawyków jak palenie. Tu się nie pali, a ja sobie buchnę. Ale mimo to na stronie nie ma ograniczeń wiekowych co do zakupu i tak samo do promo, korzystają z usług influencerów, którzy mają dostęp do młodej, niekoniecznie pełnoletniej widowni. Poza tym zobaczcie, jaki zbieg okoliczności, że aż 3 dziewczyny z Team X mają problem ze snem i korzystają z Zaśnika. Co za przypadek. A już koronnym przykładem na celowe dobieranie młodych odbiorców jest reklama autorstwa TikTokera o nazwie Einaro, który ma dopiero 18 lat. Czyli to takie, nie polecamy produktu osobom niepełnoletnim, ale zatrudnimy 18-latkę do promocji. O Boże, jaka ty jesteś zapracowana! Masz, kochana, spróbuj tego. Zaśnik? I co, mam potem zasnąć? Nie, wiesz co? Biust ci urośnie. Serio? Nie. Dobra, próbuję. To teraz sprawdźmy, czy stosowanie tego typu magicznych metod na sen faktycznie jest bezpieczne. Jak zawsze trzeba przyjrzeć się szczegółom, bo generalnie melatonina jest bezpiecznym suplementem, ale badania nad nią dotyczyły przyjmowania tabletek, a nie inhalacji. Znalazłem artykuł z lutego tego roku, który ukazał się na łamach portalu Shape, gdzie jest mowa o tym, że nie ma badań dotyczących przyjmowania melatoniny poprzez dyfuzor. Tutaj zacytuję lekarza, który zajmuje się m.in. leczeniem zaburzeń snu, żeby nie było wątpliwości. Nie ma dostępnych danych naukowych na temat wdychania melatoniny, więc z medycznego punktu widzenia to nie jest coś, co polecam. Jednocześnie lekarz zwrócił uwagę na to, że tym samym wciągacie do płuc mieszankę substancji, których w tej formie nie przebadano. Mimo że substancje te są znane, to nie wiadomo, jaki mają wpływ na organizm w takiej formie, a szczególnie w dłuższej perspektywie. I żeby nie było, że znalazłem sobie jeden artykuł, który jest krytyczny, w sieci jest na ten temat wiele artykułów z przeróżnych portali i generalnie jest tam mowa o tym, że lepiej uważać z tego typu wynalazkami, bo nie są przebadane. Mam tu na myśli zagraniczne serwisy, bo sprawa ta jest popularna w USA, gdzie m.in. działa firma Cloudy, którą to prawdopodobnie inspiruje się Zaśnik. Oba produkty mają identyczny skład i podobny koncept na promo. Tutaj też wychodzi dziwny układ, bo Cloudy działające w USA podkreśla, że nie zostało sprawdzone przez FDA, a Zaśnik niby taki certyfikat posiada. Tak swoją drogą pokażę wam, jaką totalną antyreklamę zrobiła Zaśnikowi Natsu, która najpierw wstawiła kilka stories o tym, jak to pomaga jej w zasypianiu, a dosłownie w kolejnym nagraniu po reklamie stwierdziła, że się nie wyspała, bo spała tylko 4 godziny. I naprawdę, jeżeli macie problemy z zasypianiem lub po prostu czasami zdarzają wam się takie momenty, że musicie się na przykład na drugi dzień wyspać, a po prostu macie z tym problem, to naprawdę to jest bardzo przydatna rzecz. Polecam. Problemy ze snem mogą mieć różne podłoże i z góry zakładanie, że chodzi akurat o wydzielanie melatoniny, jest bez sensu. Jak zawsze najlepiej jest zgłosić się do lekarza, zbadać przyczynę problemu i dopiero wtedy podjąć skuteczne leczenie. Tym bardziej, że jeżeli faktycznie chodzi o melatoninę, to niezwykle istotne jest, aby dobrać odpowiednią dawkę i przyjmować ją w konkretnym przedziale czasowym. Właśnie dlatego osobiście uważam, że szkoda pieniędzy na produkty pokroju Zaśnika, których długofalowy wpływ na organizm nie został przebadany. A i też zapomniałbym dodać, że to jeden z tych biznesów minus 50%, bo na stronie jest minus 44%, a z kodem Influ macie jeszcze dodać
dodatkowe minus 10%, także jeśli oglądaliście moje poprzednie filmy, to wiecie, o czym to świadczy. Nie wiem jak wy, ale odkąd zaczęłam używać zaśnika, normalnie daję radę zasnąć. Zakładam, że ten deal dla Natsu, Julii, Patrycji i Fagaty, czyli osób spod szyldu Team X, załatwiała agencja i mam tutaj mieszane odczucia, bo to nie jest jakiś oczywisty scam, ale zdecydowanie jest to śliski temat. Na pierwszy rzut oka to wszystko wygląda naprawdę legitnie, ale... No kurde, no, przyjmując taki deal dla osób o takich zasięgach, trzeba się zagłębić w szczegóły i sprawdzić to dokładnie. A tym bardziej, że tak jak wspomniałem wcześniej, reklama ta może dotrzeć do młodych fanów Team X, którzy byli karmieni przez swoich idoli hasłem "to bezpieczne". Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw komentarz o treści Dymy, pamiętaj, żeby kliknąć w suba, wpadaj na mojego Discorda, Instagrama i widzimy się w kolejnym filmie. Zaśnik, padniesz szybciej niż olejnik.